i tyle mojej wolności i mojej chwili ciszy. Emilia wstała z gorączką. W zasadzie się tego spodziewałam, bo Emilia gorączkowała już w nocy. Nie wiem, skąd się to wzięła. Ona sobie tutaj usiadła, pije, ubrałam ją, a ja lecę otworzyć namiot. Czeszę Emilkę i bierę ją z taką gorączką. Nie będę tego zbijać, tylko wezmę ją tak, bo jest po prostu marna szansa, że nas przyjmą. A mam nadzieję, że jak będzie miała po prostu gorączkę, to wtedy nam nie odmówią. A jest piątek, wiecie, jakby mogło być. Także otwieram namiot. Pies wyszedł. Biorę małą, uczeszę, umyjemy ząbki i pędzimy, a wy zobaczycie, czy nas przyjmą, czy znowu nam powiedzą nie tym razem i będziemy musieli wieczorem jechać na pogotowie. Trzymajcie kciuki, bo nie chciałabym tam jechać. Słuchajcie, tak szybko żeśmy się zebrały, jesteśmy już w samochodzie, obie ruszamy w drogę i powiem wam, że... Jak się czujesz? Nie wiem, co to jest, ale że bardzo szybko rozwinął się przez noc mocny kaszel, więc podejrzewam, że jest coś w powietrzu. A dopiero co wczoraj rozmawiałam z sąsiadką i mówię, Jezu, jak długo ci chorują te dzieciaczki, jakie biedne, jak się mordują, nie tylko one, ale i ty. Dobrze, że my nie chorujemy. I to chyba było wypowiedziane w złą godzinę, bo Emilia się rozchorowała jeszcze tego samego dnia. Katastrofa. Wróciliśmy, nie dostała antybiotyku. Jak widzieliście, zostało pobrane z palca cerpę. Jest jeszcze za niskie, żeby podać antybiotyk i bardzo się z tego cieszę. Po prostu pojechałam zaraz, że tak powiem, za wcześnie, bo powinnam pojechać pewnie za dwa dni, no ale jest weekend, piątek. Nie chciałam jej przetrzymywać, chciałam wiedzieć, co tam się dzieje, bo zaczęła bardzo mocno kaszleć, okropnie. Nawet opowiadam tutaj Kasi, sąsiadce, że na poczekalni mama posadziła chłopca koło Emilii. Jak Emilia zaczęła kaszleć, mama chłopca zabrała. Ja też bym tak zrobiła. Także może z czymś innym pewnie przyjechali. W ogóle był chłopiec z jakąś mega, mega dużą wysypką i też tam go do innego korytarza po prostu przeprowadzili, bo nie wiedzą, co to jest. A wiem, że jeszcze ospa szaleje. U nas już ospę mieli wszyscy, Bogu dzięki. Emilia dostała tylko na inhalację i dostała taki psik-psik do gardła. I jakiś tam jeszcze syrop, zaraz muszę to jechać po prostu wykupić, ale czekam, aż wróci Filip, żeby jej nie zostawiać samej. Byłam po drodze, wysłałam paczki. Powiem wam, że trochę sobie dodałam roboty z tym Vinted, bo jedna paczka na DPD, druga na Impoście, a trzecia jeszcze na Orlen. Ale to jest w naszej miejscowości, także objechałam jednym rzutem, że tak powiem. Wysłałam, oczywiście przyjechałam do domu, sprzedała się kolejna rzecz. Nie odpowiadam już na pytania na Vinted, po prostu to, co wystawiłam, sprzedam. Z takim opisem, jak idzie, kto ma kupić, to po prostu kupi. Jest opisane, są zdjęcia. Więc, ale powiem wam, że bardzo szybko się to wszystko sprzedało. Nie na wszystko, chyba tam jeszcze zostały dwie pary butów, także czekam, żeby one, a jak nie, to po prostu zdejmuję. Czy będę jeszcze sprzedawać? Nie wiem. Zobaczę, bo zobaczę, czy to nie będzie wracało, bo wiecie, czasami ktoś tam jest niezadowolony mimo wszystko. Zobaczę, jak to po prostu popłynie teraz. Jeśli mi się to uda sprzedać, to po prostu przejrzę, bo ja naprawdę mam tych rzeczy sporo, mam sporo zabawek. I choćby miał ktoś właśnie w ten sposób skorzystać, to dobra, bo sprzedaje dosłownie za grosze. I co? Tylko musiałem kupić sobie jakiś stretch do pakowania. Po prostu nigdy tym się nie zajmowałam. Zawsze jak wam rozdania nawet wysyłałam, to wysyłałam w paczkach, w pudełkach i przez pocztę. Lecę do Emilii. Teraz to ja mogę być tylko zła na siebie. To jest ten moment, kiedy chcę zrobić sobie kawę i nie masz swojego ulubionego mleka. Masakra. A jechałam koło tylu sklepów. Mało tego, ja byłam nawet w Biedronce. I żeby nadać paczki, byłam w dwóch innych. Brawo ja. Tak jest z pośpiechem. Przepraszam. Bo rano po prostu wlałam resztę i zapomniałam.
Pomyślałam o wszystkim, tylko nie o swoim mleku. Ble. Czy ktoś z Was mroził tą cytrynę? Znaczy tą, normalnie cytrynę, bo ja zamroziłam taką całą, ale powiem Wam, że z tego to się robi taka breja potem po rozmrożeniu. Nie wiem, czy ja to robię w zły sposób. O, troszkę tak może. Że zmrożę ją całą, może trzeba ze skóry, no bez skóry, może trzeba w plastrach, nie wiem, dajcie znać. Byłam właśnie po miętę do tego, żeby zrobić sobie wodę z miętą i z cytryną i cytryna moja już, jak widzicie, odtajała, że tak powiem, z tego mrożenia i widzicie, o czym mówię, o tym, że ona jest naprawdę bardzo, bardzo miękka. Ja nie wiem, czy by mi się udało przechować na drugi dzień, ale tak jak teraz pokroiłam ją całą, bo była niewielka i wrzucę do wody, bo pachnie i wszystko jest taka, wiecie, no, to nie jest taka super cytryna, tylko cytryna rozmamrana, rozmymłana, o tak, rozmymłana trochę, no. I ten, Emila mnie wybiła, zrobiłam sobie coś na a la kawę, powiem Wam, że sama siebie oszukuję, bo przecież kawę piłam, a jest dopiero 12, więc zrobiłam sobie właśnie te banti. Banti kawa, także troszeczkę tylko kawy rozpuszczalnej dałam. W ogóle pomyślałam, że zrobię zupę pomidorową, no ale nie mam pomidorów w puszce. Mam passatę, mam przecier pomidorowy i będę czekać, aż Filip przyjedzie, ale to będzie szybka zupa, bo jest w termomiksie, więc ja będzie bardzo szybko zrobiona. Tak, kochani? Ja bym mogła zjeść ogórkową. A, jednak ogórkową. No dobra, w sumie ogórki mam. Wczoraj był dzień dziecka, Emilia super bawiła się w... u nas w pizzerni z całą klasą. Ode mnie dostała takie mazaczki przepiękne. Tak Wam pokazuję, bo już nie mam opakowania. Bo Emilia ściągnęła i rysowała. Do tego dostała moja gwiazda jeszcze kubek Stitcha, bo my teraz mamy na tapecie Stitcha. Pokażesz nam jeszcze coś tam? Tak. Pokażesz nam jeszcze tu i przynieś jeszcze te. A gdzie jeszcze masz laleczkę? Tutaj ma bidon, bo ostatnio kupiony bidon się rozleciał i słuchajcie, zalała podobno w przedszkolu zeszyty, książkę, plecak, wszystko się wylało, więc nie wiem już o co chodzi. Teraz wzięłam jej taki, tylko tu znowu musi uważać, bo jest dość szerokie. I tutaj koszulka ze Stitchem i do tego miała spodenki, a do tego jeszcze dostała lalkę, która nazywa się... O, jeszcze to, a lalka? Kupiła mi wodę do robienia baniek, ten płyn do baniek, bo ona ma fajne to urządzenie do baniek, ale bardzo szybko wykorzystała płyn i brakło, więc kupiłam największe, jakie znalazłam w papku. Do tego jeszcze tą lalkę, jak ona się nazywa? Cookie Luz. Słuchajcie, cztery dyszki do taką pierdolkę. Królową wygrałam. Tak, czyli jedną z najfajniejszych, tak? Czyli byłaś zadowolona? Zaraz Wam pokażę, bo pewnie nie wszystkie babci wiedzą. Patrzcie się. Takie coś. Zmieniajcie. Tak, pokaż. Jest jeszcze taka. To chodzi o to, że minki się jej zmieniają. Kręcisz głową i jest uśmiechnięta, nieuśmiechnięta i coś tam jeszcze, tak? Teraz jest czat i szał na to. O, faktycznie. Więc widziała u koleżanki po prostu. A ja jej nie potrafię nic odmówić, więc... Taki był dzień dziecka. Filip z Bejanem dostali pieniążki i wjechała pizzę jeszcze. Jeszcze taki. O, piesek ma. Aha, dobra, fajnie, proszę. I jeszcze coś. Ja byłam w Dizie w chyba. A w środę i Wam nie pokazywałam. O, korona jeszcze tak. Wzięłam coś takiego. To są takie perfumy do prania, słuchajcie, do płukania. I tam były właśnie różne rodzaje. Ja zdecydowałam się na te Summer. Tutaj, takie malutkie, a ma pachnieć... Tutaj widać. Tak. A jak się obróci, to co lubię, czego tak. Nie. Mam dodać to do jako płyn do płukania właśnie. Ten... parę kropel chyba. Poczytam, zagłębię się, bo sama nie wiem. Ale ładnie pachniało. A tutaj coś, co na pewno już macie. Czyli kosz na obierki. I on jest do powieszenia na półeczce. Idź, dziewczyno. O. Pewnie już macie, na pewno już macie. Ja sobie teraz powiesiłam tu przez lewie. I powiem Wam, że to jest bardzo fajne wejście. Jestem 100 lat zamożna, wiem. Ale strugam
bezpośrednio do tego, bo to zawsze szukałam jakieś miski albo jakieś reklamówki, bo potem przenoszę do siebie na kompostownik. Co? Teraz wlecą naleśnicory, bo zrobię naleśniki na szybko, a potem Filip przyjdzie, przepraszam, to skoczy mi jeszcze właśnie po te, chyba że ona ta ogórkowa będzie chciała, nie wiem, ale mi się nie chce ogórkowa, pomidorowa byłaby szybciej tutaj. No zobaczymy, to ona dzisiaj rządzi, bo jest chora, więc po cholerę mam gotować pomidorową, której nie zje, lepiej gotować tą ogórkową, którą zje, zaraz się dogadamy, będziemy wiedzieć wszystko. Dałam pić moim storczykom, bo nie wyglądają już rewelacyjnie. Zanurzyłam je tutaj w wodzie z odżywką i mam nadzieję, że jak się napiją, to będzie im lepiej. Ej, czy to jest babyk? Tu? Słuchajcie, dajcie mi znać. Takie liści w liściach. Czy ty masz dzieciątko? Hello, ktoś mi powie? Nie wiem, nie znam się na tym. I czy to ja już powinnam to obciąć, to coś suche? Rany boskie, przede mną normalnie nauka storczyków, ale mi się zachciało. Ale dobra, może jakoś. Emila się cieszyła. No i samo to, że on jeden za piątkę, drugi za dziesiątkę, to może odżyją i mamy szansę. Nie wiem. Odkurzacz odkurza, także ogarniam życie i odzywam się potem. Byłam wynieść śmieci i pokażę Wam mój buk kolorowy. On niby dwukolor, ale ja tu widzę dwa kolory. Niemniej jest przepiękny. Zobaczcie, jak się to pięknie wybarwiło. Ja dostałam go od Krześnika na jakieś imieniny lata temu i jest coraz większy, coraz piękniejszy. Naprawdę, no coś fantastycznego. Tutaj czosnki przekwitły, ale zobaczcie, jakie one były duże. Ogromne. I teraz trzeba je ściąć, a ja czekam na lilie. Tutaj są, proszę, dwie. I poczekajcie pod koszem. Emilia zostawiła swój wózek, bo źle zepsuł się i chce go wyrzucić. A tutaj są jeszcze trzy. Proszę. O, tu już chyba pączek będzie. Mhm. Ale też całkiem spora, całkiem wysoka. I tu jeszcze dwie. Będziemy czekać. O, muszę podlać moje trawy. Tak, właśnie, muszę podlać jeszcze moje trawy. To teraz już od razu idę, bo mają Saharę, choć wczoraj je podlewałam. Dobra, idziemy podlać moje trawki. Trawki moje. Żołędzie. Nie wiem, co one tu robią. One się zasadziły, bo tutaj dawniej na wjeździe był żołędź i chyba... Albo to jest sprawka Emilii, która z placu zabaw przynosiła cały czas właśnie żołędzie i pewnie je tu sadziła. Także na dwoje babka wróżyła, ale może to być sprawka mojej córci. Słuchajcie, jestem w sypialni. Zostawiłam Emilę z pieskiem na dole, bo ona sobie tam bajki ogląda, bo jest jednak osłabiona i pozwoliłam jej włączyć laptop i w ten sposób, ja w ogóle tak mam cichą nadzieję, że ona po prostu zaśnie, bo za nią jest ciężka noc, za mną zresztą też, bo ona mocno, tak głośno oddychała, była niespokojna, zrywała się i naprawdę kiepsko spała, więc myślę, że te bajki ją po prostu znudzą na tyle, żeby zasnęła. A nie chciałam tam kłapać, nie chciałam też wyciszać bajek, więc przyszłam do sypialni. Zresztą i tak muszę ściągnąć pościel, bo chcę ją dzisiaj wyprać. Słuchajcie, mam moje zamówienie z Bonprix. Ja co jakiś czas dostaję właśnie od nich bon do wykorzystania na ich stronie, czyli mogę sobie wybrać za sumę taką i taką parę ciuszków od nich. Tym razem zdecydowałam się na rzeczy bardziej codzienne, na rzeczy takie, które będę używała nie tylko tak jak ostatnio miałam bardziej eleganckie ciuchy, to teraz mam bardziej, myślę, sportowe, choć te spodenki to tak nie do końca, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Wiem, że jedną rzecz muszę odesłać, bo jest niestety na mnie za dużo, mimo tego, że jest w małym rozmiarze. Ja jestem szczupła, więc te spodenki, choć bardzo, bardzo mi się podobają, muszę wymienić na mniejszy rozmiar. Ja ciągle jeszcze się uczę tego Bonprix, bo nie wiem jak z tą rozmiarówką. Na sobie mam już dziś koszulkę, przepiękna, różowa, z napisem Summer. Tutaj są cekiny, co widzicie, bo błyszczą się, ja jestem sroką, więc bardzo mi się podoba ten napis tutaj. Te cekiny są tylko na części, widzicie, że tu, tutaj już nie ma, ale jest srebro. I powiem Wam, że ona jest taka dłuższa. Ja zazwyczaj takie koszulki wpycham do spodni, przynajmniej tak z przodu, za pasek, bo nie lubię jak są aż takie, nie lubię takich luźnych, które gdzieś tam zwisają i przykrywają mnie
praktycznie do połowy, więc wkładam i podoba mi się to tak, jak się teraz układa. Fajna jest, że jest szersza, nie opina mnie, bo jednak jak dawniej miałam fazę na takie przelegające ubrania, to teraz jednak wolę swobodę, to chyba jest, słuchajcie, z wiekiem. No. Także taka przepiękna koszulka, to było jedno. Powiem Wam, że dzisiaj mnie to Boom Tree po prostu uratowało, bo raz, że nie mam czasu, chciałam szybko z Emilią jechać, bo wiedziałam, że jeśli przejedziemy później, mogą już nas na stówę nie przyjąć. Tu sobie papiery zatrzymam, bo będę, mówię, chciała zrobić zwrot. Kolejna rzecz, pokażę Wam spodenki. Przepiękne, granatowe spodenki. Ja sobie je zostawię. Ciekawa jestem, czy tu mają w ogóle takie... Nie, bo czasami mają, wiecie, te guziczki, które zmniejszają, ale spoko, jeśli są... Ja ich nie mierzyłam. Mierzyłam tylko te dłuższe. Zaraz zmierzymy te i mam nadzieję, że te zostaną ze mną. Granatowe, z kieszeniami. Takie krótsze. Z tyłu też widzę, mają kieszenie, zamek. Strasznie mi się podoba ten materiał i strasznie podoba mi się ten kolor, słuchajcie. Biały podkoszulek do tego i już wyglądacie dobrze. Choć myślę, że nawet z tym kolorem, z tym połączeniem też będzie fajnie to wyglądać. Fajnie, że ma szlufki, więc będę mogła sobie wsadzić pasek w razie, gdyby to było na calineczkę za duże. I to jest w rozmiarze 36. Zobaczymy. Kurde, chciałabym, żeby nie były za duże, ale na pewno nie będą opinające, bo to już jest szersza nogawka. Tutaj mam, sorry, że takie zmięte, ale ja je chwilę już mam, po prostu przyszły jakiś czas temu, a ja jeszcze nie miałam czasu Wam pokazać. Koszulka z bardzo ładnym przodem i tutaj znowu na rękawkach ma takie fruwacze, widzicie to? One nie są takie całkiem proste, tylko właśnie taką a la falbankę mają. I myślę, że będzie fajnie się to układało. Tutaj ma koronkę z przodu, zwykła, biała. Słuchajcie, myślę, że z tym też no, genialnie to będzie wyglądało. Do tego fajnie wyglądałyby klapki, które zamówiłam, czyli kamelowe takie. Zobaczymy, co to z tego przyjdzie, ale ja już się w tej stylówce właśnie widzę. Fajnie, bo jest szersze. Choć nie wiem, że tu jest szersze i tu jest szersze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to czasem nie powinna być góra bardziej obcisła. W każdym razie mówiłam, coś prostego, zwykłego. Nic takiego odświętnego. Choć te spodenki naprawdę bardzo ładnie wyglądają i do nich te wcześniejsze koszulki, które zamówiłam z Boom Tree, też bardzo fajnie wyglądały i tworzyłyby stylówkę, że tak powiem, na niedzielę. I aha, to są leginsy. Proszę bardzo. Takie kolarki. Mówiłam, że wzięłam sobie tym razem właśnie coś zwykłego, prostego i drugie w kolorze takim różowym. Matka będzie popylać i one są w rozmiarze 36-38. Tak? Wzięłam specjalnie, bo mogłam wziąć 32-34, ale nie chciałam, żeby mnie tak mocno opinały, bo jednak to będzie ciepło. Ja chcę nosić to w ciepłe dni i nie chcę czuć się jak Valerion, wiecie, opięta na maksa i nie oddycha, a potem kopytka bolą, nie? Tutaj jest koszulka biała z taką gwiazdką. Ona nie jest taka 100% biała, bo ja widzę, że ten kolor jest taki... O, zaraz Wam porównam, że to nie jest czysta biel. Albo wiecie, biały też ma 1000 kolorów. Ale w każdym razie, no, moje oko już wyłapało, że to nie jest taki biel, śnieżna biel. Czy to już jest wszystko? Nie, bo tam są jeszcze te spodenki, które mierzyłam, bo ja ich byłam bardzo ciekawa, bo mi się bardzo podobały. No i oczywiście są za duże i chciało mi się płakać i na pewno je wymienię, bo są przepiękne. Proszę bardzo. Tutaj mają takie odwijane, widzicie, guziczek. Możecie sobie odwinąć, możecie sobie je całkiem opuścić. O, i sporo są odwinięte, także jak nie lubicie bardzo krótkich, to wtedy je popuszczacie. Z tyłu mają guziczki. Przepiękny ten kolor jest. I oczywiście na coś, co zwróciłam uwagę, mają kieszenie. Słuchajcie, ja nie będę Wam pokazywać tych spodenek, bo naprawdę są za duże. Calineczka wpadła, no zobaczcie, hop, nie idzie tu ktoś, jeszcze może tu wskoczyć do mnie. I spoko, zmieścimy się razem, ale na pewno je wymienię. Ja jestem ciekawa tych, bo już, mówię, tamte zmierzyłam, a tu jeszcze nie było, ale już widzę, że są mniejsze, to są mniejsze. Choć też będą szersze, ale dobra, nie będą szersze, bo ja nie chcę, żeby były przelegające. Dobra, zmierzę przynajmniej to. Może z tą koszulką, żebyście przynajmniej tak ociupinkę zobaczyli. Ale ta bardzo, bardzo mi się podoba. I nie żałuję. Kurde, wskoczę jeszcze w te kolarki. A co? Słuchajcie, podnoszę Was do góry, żebyście cokolwiek widzieli. I powiem Wam tak. Przepiękna jest ta koszulka. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie bolało, bo mam czarny stanik. Pod
spodem, ale wiecie, że ja mam dzisiaj chore dziecko, więc nie mam czasu, żeby się bawić w przebieranie staników. Jezu, jakie to jest wszystko przepiękne. I ten motylek, że tak powiem, tutaj. Tylko oczywiście muszę wyciąć to, co ostatnio było widać w moim filmie. We wcześniejszym filmie mam bluzeczkę i tam też gdzieś to fruwa. Tak mnie to bolało, że po prostu zaraz po tym, jak zrenderowałam wam film, po prostu poszłam z nożyczkami. I teraz to samo zrobię, bo ja po prostu z tego nie korzystam, a zawsze mnie wkurza, jak gdzieś tu wystaje. Takie niechlujne to jest. Słuchajcie, przepiękna jest ta koszulka. Bardzo, bardzo mi się podoba. I do tego założyłam spodenki i spodenki nie muszą być wcale w mniejszym rozmiarze, bo by mnie opinały. Jedynie co mnie zabolało to to, że te szlufki tutaj są naprawdę na mały pasek, ale dzięki temu zmieniam sobie pasek, bo mam taki kamelowy i słuchajcie, bardzo pasuje, bo tutaj są granatowe dodatki. Biało-granatowy jest po prostu po bokach, taki sznurkowy bym powiedziała, a tutaj jest kamelowy. I do tego będą właśnie te buciki, które przyjdą. Spodenki prezentują się w ten oto sposób. Przepiękny. Mówiłam, że to będzie bardziej na sportowo, ale powiem wam, że wyczarowałam całkiem elegancką stylówkę, bo do tego mówię właśnie te klapki i matka jest cała ubrana. Super. Bardzo, bardzo fajny. Właśnie takich spodenek mi brakowało. Powiem wam, że czuję się w nich bardzo elegancko, kobieco. I wygodnie. Bo nic mnie nie opina. Naprawdę one są tu takie, o, widzicie? O, a materiał jest elegancki. Super, no, ekstra. Szkoda tylko, że te dotele tak samo będą genialne. Zresztą zaraz wam się pokażę, co mi szkodzi, jak bardzo one są na mnie za duże. Czy mam w rękach, co byście za chwilę majtorów nie zobaczyli? Słuchajcie, no, spokojnie ktoś tu może hopnąć do mnie, hop. Nie, nie, no, tragedia. I, ale powiem wam, że o długość chodzi. Odsunę się. O. I jeśli one będą mniejsze... Słuchajcie, jakbym puściła tak teraz normalnie z kołem, stoję z gołym tyłkiem. Czy w majtorach, nie? Ale powiem wam, że one bardzo fajnie wyglądają. One będą przepiękne, jak będą w mniejszym rozmiarze. Bo też bardzo elegancko wyglądają, tylko no... Ja jestem chudy człowiek i to bardzo chudy. Mogła brzuch ciążowy, ale o nie, nie, już, ja już dziękuję, to już nie jestem wiek. Słuchajcie, no. Tak, spokojnie. Kurna wujek, dlaczego jesteście takie wielkie? To nawet pasek by nie uratował sytuacji, bo po prostu dupa by mi spisała i wszystko by wyglądało fatalnie. Ja bym je mogła ubrać bez zapinania i spokojnie. Dobra, pokażę wam jeszcze się w tych leginsach, kolarkach. Słuchajcie, czuję się jakbym miała na WF iść. Co prawda powinnam ubrać biało-czarne, ale dobra. I tak czuję się jak na WF. Tak mi wygodnie w tych kolarkach. Dawno nie miałam czegoś takiego. Zazwyczaj miałam getry długie albo takie dotąd. A teraz, ej, bardzo się dobrze czuję. Bardzo, bardzo wygodnie. Słuchajcie, to jest rozmiar... S i to właśnie było w takim dwupaku. Tam jeszcze miałeś się inne kolorystykę, czyli jakieś tam czarne i na przykład szare i jeszcze jakieś tam, ale ja się zdecydowałam właśnie czarny i różowy i nie żałuję, bo przepiękny kolor. To, że mam 43 lata, to przecież nie pisze mi na czole. Bardzo dobrze się w nich czuję i chyba już dzisiaj w nich będę śmigać, ale fajne. W ogóle to jaki tu jest skład? Czy tu jest gdzieś skład? A wiecie co? Ja w ogóle ubrałam i mówię, co ja to ubrałam? Tył do przodu? Patrzcie, tu ile metek, nie? A to tu będzie w skład, no. Jezu, mówię, na serio? Ale nie, spoko. Na tyłku mam kolejne. Czyli dobrze ubrałam. Ale powiem wam, że przez chwilę sobie pomyślałam, tucku, tyś to ubrał tył do przodu i mówi, że ci tu wygodnie. Ale nie, dobra. Nie jest ze mną tak źle. Jedynie, co jest złe, to jest to, że nie widzę składu i już wam mówię. 95% to jest koton, czyli bawełna, tak. Bawełna i 5% to jest elastan. Dobra, czy to w ogóle można prasować? Można, a suszarkę? Chyba nie. Kurna, jak ja to wrzucę do suszarki, to Emilia będzie w tym pomykać. O, nie wiem, czy widzicie skład, ale chyba widzicie. Bardzo dobrze. Ale się ekstra czuję, no. Będę śmigać w tych getrach i ta długość też jest całkiem spoko. Jeszcze nawet w moim wieku, bo ja już zaczynam się ograniczać, słuchajcie, że to już nie pasuje, tamto już nie pasuje. A w
wczoraj byłam na paznokciach i paznokcie mam takie, bo oczywiście Wam nie pokażę. Róż. Wiem, że chciałam całkiem inne, wiem. Ale moja pani od paznokci powiedziała, ty to już się zamierzasz położyć do trumny, czy jak? Mówi, w takim kolorze? Teraz? To na jesień może gdzieś tam przejdzie. Teraz mamy lato, więc tak mi uwaliła takimi kolorami. Mówi, Anka, ty jesteś młoda baba, daj se spokój, pięknie będziesz wyglądać. Pamiętam, że przez chwilę mówię, Jezu, ażeś poleciała. Ale teraz mi jest dobrze, także takie kolorowe pazury. Kolorowe getry. Lato jest, a co się będę? To jest też bardzo ładne. Bardzo mi się podoba ta bluzeczka i dzisiaj mi uratowała sytuację. W ogóle to chodzi mi po głowie, żeby zrobić sobie takie stylówki, bo słuchajcie, przyjdzie co do czego, 5 ton szmat w garderobie, nie? Jakbyście tak szerzej drzwi otworzyli, to mogłoby sypialnię zasypać. Znacie mnie, lubię szmateks, lubię ubrania i naprawdę mam ich sporo. Ale przyjdzie co do czego ubrać, to tak, to do tego nie pasuje, tamto z tym nie ten, to jest machacone, także muszę przebrać i chciałabym właśnie przygotować sobie takie stylówki, że tylko wchodzę z wieszakiem złączone, czyli na przykład tę koszulkę z tymi gaćmi, wieszam na wieszaku, wchodzę, wyciągam łapę, że tak powiem i jestem gotowa, a nie stoję i nie smędzę, nie nudzę. I tak samo te gacie w połączeniu z tą koszulką, to już mam właśnie fajną stylówkę. A ja myślę, że do tego też by pasowały te klapki. Ja mam takie, ja mówię, że bardzo, bardzo mi się spodobały te klapki, o których marzyłam już w tamtym roku i w tym roku już je zamówiłam. Zobaczymy, co to przyjdzie. Jak nie, to będziemy odsyłać. Oczywiście Wam wszystko pokażę w kolejnych filmach. Lecę na to ogórkowo robić, bo mi dzisiaj nie idzie. Ale jeszcze rozkmina. Przebrać tą białą koszulkę? Czy jednak się bardzo nie urąbię? Bo miałam zamówić sobie taki bardzo ładny fartuszek, ale jakoś do tego nie doszło. Teraz bym się bardzo, bardzo przydał. No ale go nie mam. A będę smażyć naleśniki. No i chyba się przebiorę. Skorzystam z tego, że stoję jak ten kołek w płocie przy tych naleśnikach i zapytam się Was, jaką macie pogodę. Bo ja się tak naprawdę to chcę zapytać, gdzie ta pogoda na te krótkie gacie. Rozebrałam się jak do rosołu, a tam pizga. Słońce pojawia się i znika za chmurami i jest chłodno. Myślałam, że będę plewić, ale musiałabym się ubrać. Jak się znowu za bardzo ubiorę, to się spocę i takie moje rozkminy. Ale jednak chcąc iść plewić, muszę ubrać długie gacie, bo w tym to mi będzie zimno, jeszcze w klapeczkach. Także dajcie znać, jak tam u Was. Wiem, że część z Was czeka na deszcz. Także jak czekacie, to ja Wam tego deszczu życzę. Oczywiście w nocy, nie w dzień. A tak w ogóle to sobie przypomniałam, że ja chyba jutro do szkoły idę. Muszę sprawdzić w notesie plany lekcji. Jak to ładnie brzmi, nie? W tym wieku i będę sprawdzać plan lekcji. Swój własny, nie dzieci, bo dzieci mam. Trójkę, z czego Brian już nie chodzi do szkoły, teraz wybiera się na studia. Jeszcze nie powiem Wam gdzie i co i jak, bo on sam rozkminia parę rzeczy. Także nie będę tutaj czarować, co by się za wcześnie nie wypowiedzieć. Ktoś mi powiedzie, moja łycha, dobra, zanim zjaram naleśnika. A moja szkoła kończy się już w tym miesiącu, kojarzycie? Patrzcie, jak zleciało. I będę mieć papier do szuflady kolejny. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ja paznokci u stóp nie robię u kosmetyczek. Ale mam teraz ten kolor, no i tak nie bardzo już wygląda. Zresztą nie pasuje mi do dłoni, a ja lubię jak stopy w jakimś tam stopniu pasują do rąk, więc wybrałam sobie teraz taki lakier. To też jest Eveline. To jest w ogóle się tak złożyło, wiecie? Bo ja naprawdę mam sporo innych lakierów. Mam też hybrydowe, ale za dużo tego tej roboty teraz. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie zwykłym lakierem do paznokci i to poleci ten. Ale słuchajcie, tutaj na nocnej szafce mam coś, co wczoraj... Zaraz Wam powiem, dlaczego to jest takie... po prostu rozbudzierzone, że tak powiem, że nie ma pompki. Już Wam wszystko wytłumaczę, ale serdecznie Wam polecam ten krem. Tu jest 4% kompleksu czynników wzrostu retinal i 5% aminokwasów. Słuchajcie, to jest krem na noc i po tym kremie macie naprawdę nawilżoną, ujędrnioną, zaopiekowaną cerę, nie tylko cerę, bo jest i szyja, i dekolt, bo ja tym właśnie jechałam. Na bardzo długo mi on wystarczył, bo myślę, że spokojnie 4 miesiące. I wiecie, ja tu tak wczoraj mówię, o no, bo pompka już nie pompowała. O,
no, no to coś tam jeszcze pewnie wyszperam sobie z butelki. I jakże moje zdziwienie, kiedy wyciągam pompkę, patrzę i mówię, co to w ogóle jest? Zobaczcie go, to jest super wymyślane, po prostu genialnie. Zużywamy cały sieńki produkt. Zobaczcie, to jest tak odsyśnięte, że tu już nic nie wyciągniecie z tego. No świetnie, nic się nie osadza na ściankach, bo to jest w takiej formie zrobione i pompuje się do cna, że tak powiem. Super, po prostu Basic Lab, fenomenalne produkty i do tego ekstra rozwiązania. Super, polecam. Stwierdziłam, że od razu przetestuję te perfumy do prania. Filip, wyłącz ten Thermomix, bo piszczy. Thermomix się myje. Tu w ogóle widzicie buty, które są do mycia. I tak sobie myślę, że może się jeszcze dzisiaj z tym ogarnę. Ale chciałam Wam powiedzieć, że dawkowanie tego, tych perfumów do prania jest takie. Dwie nakrętki na 4,5 kg prania. A jeśli to robicie w suszarce, to te dwie nakrętki perfum nanieść na bawełniany materiał, dorzuć zwilżony materiał do prania, uruchom proces suszenia. Proste? Proste. Dwie nakrętki z tego. Tak czy siak. I teraz rozkmina. Do prania dodać czy do suszarki? Jak chcecie. Do suszarki lecimy, co? Spróbujmy to w suszarce. Co do tych perfum do prania, dziadostwo. Ja tego totalnie nie wyczuwam. 100% wolę złoty Lenor, no albo te chusteczki Lenor do suszarki. Także to nie warte złamanego grosza. Według mnie. Chcecie, to sobie same sprawdźcie. Ale ja mówię, nie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja tą torebkę kupiłam na Lumpeksie, gdzieś tam za 7 zł. I tak myślę, że jest wiosna. Co prawda dzisiaj jeszcze mówią coś o gruntowych przymrozkach. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze zrozumiałam i przetworzyłam, bo dla mnie to jest szok, jakie przymrozki. Ale tak, myślę, że ja mam te torebki teraz czarne. Jednak czarne to raczej jesień, zima gdzieś tam, a nie wiosna, nie lato. I tak stwierdziłam, że przecież mam tą torebkę bardzo ładną, zresztą z Ochnika. Ona nie ma zamka, ma tylko napa, ale w środku ma też coś a la portfel. O, muszę się odsunąć, żebyście widzieli. Tam są nadal wciąż ciuchy z Bon Prix. Dobra, to jest Ochnika jedna, taka większa. Tak myślę, że byłaby ta większa. Albo mam też, no bo małą też mam właśnie czarną. To teraz stwierdziłam, że mam taką małą na łańcuszku. No albo mam taką średnią. Spora kolekcja, nie? Do wyboru do koloru. I też bardzo ją lubiłam, bo tutaj mi się mieściło wszystko. Więc nie wiem, tak się zastanawiam. Bo zmieniłam też portfel, za chwilę Wam pokażę, z tego większego na zupełnie mniejszy, bo po prostu dźwigałam, nosiłam na tym swoim ramieniu, a nie było aż takiej potrzeby, bo i tak w zasadzie płacę kartą, nie gotówką, więc wzięłam sobie teraz, wróciłam do mniejszego, za chwilę Wam pokażę. Przepędziłam, mam, zmieniłam sobie na taki portfelik, też Guessa, ale malutki, bardzo poręczny. Ja się z nim bardzo długo lubiłam i powiem Wam, że no trochę się poniszczył, już widać na nim ślad czasu, ale nieważne, jest wygodny i to jest najważniejsze. Do tych moich małych torebek będzie. Słuchajcie, tak mnie boli głowa, że normalnie mózg poprzek staje. Chodzę z tą szklanką wody i tak się, mam nadzieję, nawodnie, że to przewali, ale nadciągają ciemne chmury. Więc nie wiem, czy to nie będzie coś z deszczu. Co prawda deszcz by się przydał, bo dawno nie padało, ale myślałam, że coś po plebie. Jutro nie idę do szkoły, więc jak coś, to jutro będę plewić. Dziękuję Wam za dziś. Słuchajcie, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Mam też nadzieję, że jednak weekend będzie słoneczny, nie chłodny, bo wiem, że spora część z Was jeszcze pracuje i na te weekendy bardzo, bardzo czeka. Także ja Wam życzę tego słoneczka, co byście mogli spotkać się ze znajomymi albo uwalić jakiegoś grillka. Ja zanoszę portfel do torebki, co by go jutro nie szukać, bo ja tak potrafię rzucić i potem szukać. I siadam do montowania tego filmu dla Was. Do zobaczenia już w poniedziałek. Buziaki, oczywista sprawa.